Sponsorem programu jest Centrum i Hurtownia Ogrodnicza Torsit z Kotłowa pod Biesiekierzem. Proszę Państwa, wróciliśmy z kamerą z powrotem na działkę, gdzie bawiliśmy 2 tygodnie temu. Dlaczego? Dlatego, że działka ta jest bardzo przemyślanie zakomponowana. Chcę Państwu powiedzieć, że to nie jest tak łatwo. Jestem z panią Halinką, która jest z mężem użytkownikiem, współużytkownikiem działki i chcę Państwu powiedzieć, że zazdrościć pomysłu na urządzenie tej działki. Powiedzieć trzeba na wprost, jest to działka typowo rekreacyjna, gdzie jest dużo różnego rodzaju roślin, w tym i kwiatów, roślin jednorocznych, dwuletnich, bylin i krzewów. Proszę Państwa, jak długo Pani z mężem tą działkę użytkuje? Dokładnie 8 lat. 8 lat. Co Pani zastała na działce? To była działka po kimś? Tak, to była działka po kimś. Zdaje się, że gdzieś tak od 2 lat nie uprawiana, bo Pani ze względów chorobowych, operacyjnych nie mogła się zajmować. A ja, prawdę mówiąc, takiej działki szukałam. Tak. Aha. Takie, żeby nie trzeba było coś wyrzucać, tylko ją... I żeby serce nie bolało. Tak, po swojemu. Aha. Proszę Pani, od czego żeście zaczynali? Ja wiedziałam, że tej pracy jest tak dużo, więc ja robiłam etapami. Aha, nie wszystko naraz. Nie jak leci, tylko robiłam kawałkami. Ja po prostu znałam swoje moce przerobowe, a w momencie, kiedy się już włączył mój mąż, no bez faceta się nie da. Niestety, tak, tu siła fizyczna musi być do takich typowych męskich rzeczy. Działka, na której się znajdujemy, jest na tyle przemyślana, że ona ma swoje kwatery. Jak Pani doszła do tego, że to trzeba, bo robiła Pani etapami, to już wiemy, ale miała Pani w głowie pogląd, gdzie, w którym miejscu, co i jak? Dobrze Pan rozszyfrował ten ogród. Ja to nazywam zakamarkami, ponieważ dla mnie ogród najwspanialszy jest wtedy, kiedy on się zmienia, kiedy przekształcenia przechodzi, nie w fazie, kiedy się pracuje, w fazie takiej, jak jest teraz. Ja już mam teraz efekty. Każda roślina wyprowadzona od małej, ona teraz jest widoczna. Teraz tej pracy jest o wiele mniej. Można już podziwiać, chodzić, i dopieszczać. I aby nie przesadzić. Natomiast tu rzeczywiście są zakamarki. To takie jakby kąciki, w które się wchodzi, w które się wchłania. Moje wnuczęta uwielbiają to. Moje wnuczęta wymusiły mnie, żebym posadziła pomidory. Koktajlowe, malutkie, bo kiedy pierwszy raz spytałam moją małą wnuczkę, skąd się biorą, czy wie, skąd się biorą pomidory, chciałam jej u sąsiadów pokazać. Ona mówi z Reala. No. I to był sygnał, no to dobrze. Babciu, dlaczego ty nie masz groszku? No właśnie. No to groszek się pojawił u mnie, no to poziomki się pojawiły, truskawki. Porzeczki były od dawna, tylko były bardzo stare i takie normalne krzaczory teraz są z tych piennych, łatwiej się zbiera. Ale moje wnuczęta, jak przyjeżdżają, uwielbiają to robić. Na wysokości ich oczu no są tak, wszystko rośnie. Piękne jagody, jest to zachwyt. Natomiast wszystko inne, jak oczko wodne, no, sfera bezpieczeństwa dla dzieci, czyli dobór roślin, żeby się jednak głębokość. Nie truł, jagódki nie zjadły jakieś. Tak, no jednak zwracam na to uwagę, ale to wtedy trzeba się tak doszkalać trochę, trzeba się tego uczyć. To tak samo nie przychodzi z powietrza. Niestety. Jestem z wykształcenia ogrodnikiem, więc dużo czasu na literaturę poświęcam, bardzo dużo. Słyszycie Państwo? Niestety, bez nauki, bez pracy nie ma kołaczy. Nie ma takiej urody, jak tutaj jest, proszę Pani. Ja jako ogrodnik jestem zachwycony tym ogrodem. Wszyscy mamy te działki po to, żeby je kochać. Dlatego niech Pani powie, co i czym dla Pani jest ta działka. Zaskoczę chyba Pana. Chyba jeszcze tak Panu nikt nie powiedział. Moja działka jest dla mnie kotwicą życia. Ja zakotwiczyłam.
To jest ta kotwica na dobre i na złe. Na wichury, na sztormy, na dużą siłę, małą siłę, na złość, na piękno, na dobro. Na odreagowanie. W roślinach, tak. Oprócz tej ciężkiej pracy, która też mi daje poczucie bycia potrzebną. Spełnienia. Spełnienie. Fajni sąsiedzi. To jest miłe, od furtki wchodzić i gdzie się ludzie pozdrawiają, mówiąc sobie dzień dobry. Z daleka. Dwa, trzy zdania. Środowisko, w którym się człowiek znajdzie, to nie tylko, żeby się schować za krzakami, ale również, żeby być między ludźmi. Myślę, że to jest cecha ludzi dojrzałych, którzy zaczynają wartościować, co w życiu jest najlepsze, najważniejsze. Nie wszystkie rośliny tutaj się udają, nie wszystkie przeżyją. Ptaki mi wydziowią część krokusów, czy tam tulipanów. No to co? No to ptaki też musiały trochę. No to trochę dornice, trzeba, trochę myśli. Trochę trzeba, wcale się na nie nie gniewam. Proszę pani, to miło słyszeć. Ogrodnictwo obok tego, że jest bardzo ciężkim zawodem, sprawia satysfakcję. Z takiej maleńkiej kruszyny, która jest nasionkiem, wyrośnie coś cudnego, coś pięknego. W tym jest cud. W tym jest cud. Jak się pani udaje utrzymać taką czystą wodę? Nie ma glonów specjalnie. Znaczy, dochodzenie do tego było potrzebne, dlatego że z założenia oczko było bardzo płyciutkie. Jest to rzeczywiście ciężka praca mojego męża. Natomiast płytkie, bo tu tylko miały być ptaki do kąpieli, bo wcześniej jak był pojnik, ptaki przylatywały i pszczoły, które nas zachwyciły tym, że pływały. Wymyśliliśmy, że niech będzie. Przychodzą koty, więc rybki by wyjadły. Bez sensu by było, a niczego głębokiego, wielkiego nie chciałam. Te ogrody są nam za małe na robienie stawów. Tak jest, tak jest. I wyszło, że to ma być tylko dla ptaków. Natomiast było płytko, ciepło, więc glony zarastały. A nie chcieliśmy chemii dawać, bo wtedy ptaki, pszczoły by nie przylatywały, gdybyśmy... Więc szukaliśmy, znaleźliśmy bardzo mądrego pana w Koszalinie, który zajmuje się, ma sklep wędkarski, ale ma również rośliny, które dotleniają oczka wodne. Ja tam trafiłam do niego, a ten bardzo mądry człowiek mi powiedział, że jest jeszcze szczerzuja. A szczerzuja jest takiej muszli, i tu są dwie w moim ogródku, które filtrują, bo one tak jak wieloryby wyprzepukują tak. Między fiszbinami. Dokładnie. I filtrują w ten sposób wodę. To jest stan mojej wody po tym roku, kiedy było bardzo ciepło. Tak. Proszę Państwa, jesteśmy w miejscu, jak gdyby... To jest warzywnik. Co prawda pomidory były, odowocowały, zostały na kompostownik wyniesione. To samo z ogórkami. Były tutaj też i po parę marchwi, po parę pietruszek, sałata. To właśnie było dla dzieci. Rzodkiewka i ta inna galanteria. Na tym małym poletku za panią tu jest przepiękna grządka z ziołami. A na co chciałbym zwrócić uwagę, to znowu dla wnuków jest przepiękna malina powtarzająca, bo o tym czasie, koniec września, proszę Państwa, daje owoce. I to nie jest czerwona, tylko to jest żółta. Proszę Państwa, nie bez powodu podeszliśmy w to miejsce. Pani nam zdradzi tajemnicę? Zdradzę. Swego czasu zacząłem się zastanawiać, tak mnie pytano, jaki ty kwiat najbardziej lubisz? I oszalałam, bo nie umiałam powiedzieć, który jest na pozycji. Wszystkie pierwszy, są drugi. Ciemiernik, bo w lutym tak. Już zakwita, później przebiśniki, krokusy, później feria barw, maj, czerwiec, lipiec, a nawet teraz we wrześniu też jest przecudnie, każda roślinka cieszy. Natomiast wiem, jakie są typy u mojego męża. A. U mojego męża numer jeden to klematisy. On oszalał na punkcie klematisów i dopieszcza je. Bo jest ich tysiące odmian. Zachwyca się klematisami. Generalnie podzielam jego opinię, że to jest piękno. I tutaj na tej altanie są cztery odmiany. I one kwitną we wczesnej fazie. Są najwcześniejsze, później następna. I teraz jest ta górska, bardzo rzadko spotykana.
ona kwitnie na żółto, z tym, że to jest jej drugie kwitnienie. Znowu przez ten niesamowity rok. Proszę Państwa, można by było o tej działce długo. Najserdeczniej dziękujemy i do zobaczenia Pani dziękuję. I do zobaczenia Zapraszam Państwu. Zawsze. Sponsorem programu jest Centrum i Hurtownia Ogrodnicza Torsit z Kotłowa pod Biesiekierzem.